A gdy Jozue był pod Jerychem, ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. A ten odpowiedział: jestem wodzem wojska Pana. Księga Jozuego, 5 rozdział, 13 do 15 wersetu. Wódz wojska Pana. Izrael przekroczył Jordan, rozbili obóz w Gilgal na wschód od Jerycha. Tam obrzezali wszystkich mężczyzn. Obrzezanie jest obrazem odcięcia ciała. Odcięcie ciała jest bardzo potrzebne dla nas jako chrześcijan. Hańba Egiptu została usunięta i Izrael przystąpił do świętowania pierwszej Paschy w ziemi obiecanej. Zaczęli jeść produkty Kanaanu, zboże ziemi, typ uwielbionego Chrystusa, a Bóg przestał zsyłać mannę, którą jedli na pustyni. Wiele lat później Bóg powiedział: Izrael był poświęcony Panu, był pierwocinami jego plonów, jak uczy Słowo Boże zapisane w Jeremiasza 2:3. W objawieniu 2 rozdział Pan ze smutkiem przypomina 7 kościołom o pierwszej miłości, którą kiedyś mieli, a potem opuścili. Do tego ludu obrzezanego, świętującego wyzwolenie z niewoli egipskiej i cieszącego się plonami ziemi, przyszedł sam Pan. Jozue podszedł do tego uzbrojonego człowieka, pytając, czy jest on po ich stronie, czy po stronie ich wrogów. W sprawach pańskich nie może być neutralności. Kiedy ten człowiek identyfikuje się jako wódz wojska Jahwe, Jozue nazywa go Panem i oddaje mu cześć. Szukając wskazówek, uznaje się za jego sługę i dowiaduje się, że jest na świętej ziemi. To jest miejsce także dla nas. Wódz wojska Pana. A gdy Jozue był pod Jerychem, ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku, a ten odpowiedział: jestem wodzem wojska Pana. Księga Jozuego, 5 rozdział, 13 do 15 wersetu.